Mariusz, jak minęły pierwsze raczej godziny niż dni w cygańskim lesie, gdzie zastałeś paru znajomych? Zgadza się, jest tutaj Bojdy czy Piotrek Wyroba, z którym miałem okazję już wcześniej występować. Pomogli w tym wejściu do szatni, wiadomo. Pierwszy trening też myślę pozytywnie. Dzisiaj jestem tutaj drugi dzień, także wszystko przede mną. Wczytując się w twoje statystyki, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że gdzie, ale w trzeciej lidze lubisz postrzelać. W 64 meczach rozegranych na szczeblu trzecioligowym zdobyłeś 38 goli, w tym 3 biało-zielone. Zgadza się i mam nadzieję, że teraz też to śląskie powietrze tutaj mi pomoże i wrócę do strzelania, bo ostatnie dwa sezony nie były zbyt obfite w bramki. No właśnie, po tym jak odszedłeś z Cichej, jakoś zniknąłeś z radarów kibicom. Zgadza się i mam nadzieję, że teraz dam o sobie przypomnieć. A no, twoje osobiste nadzieje związane z grą w biało-zielonych barwach? Mam nadzieję, że powalczymy o górę tabeli. Indywidualne gdzieś tam statystyki też będą niezłe. Na koniec nie mogę nie zapytać. W niedzielę premiera z rezerwami Śląska, klubu, w którym spędziłeś spory kawałek życia. Zgadza się, akurat na początek mamy ich. Mam nadzieję, że do tej niedzieli uda się mnie zgłosić i że gdzieś tam już dostanę jakieś minuty na start.